My w dobrych czasach tutaj mamy ulicę Marszałkowską, bo tu jest Bocianie Szlak. Miejscowość Łuszki, Puszcza Białowieska, a kończy się tam chyba w rejonie Wiżeń, do Litwy wchodzi. I tu jest szlak rowerowy. Jest ładny dom. Masę ludzi jest zaszokowanych pozytywnie, bo często pytają się, można zrobić zdjęcie między innymi domu. Róbcie, mówię to, jak nie zabierzecie mi tego domu, bo muszę w nim spać, no to zróbcie. Panie, gdyby u nas lubuskim ktoś podjechał i próbował zdjęcie zrobić, to by aferę zrobili z tego. Tutaj nie ma problemu. Artysta z natury. Reportaż Joanny Sikory. My jesteśmy w tym tak zwanym moim skromnym warsztacie. To jest forma na dokiennika. Część jest oparta na lokalnym wzornictwie. Troszeczkę jest modyfikowana do potrzeb klientów. Kiedyś to było skromne ilość wzornictwa. Stopniowo narastało to. Lokalne to tak zwane, o, ptaszki na przykład. Ten występuje przy rzece Łoknicy. To charakterystyczne na przykład pasy, tak zwane podrynówki albo szczytów. Jest chyba około 4 takich bazowych tutaj na Podlasiu wzorów. Będziemy szukać deski lepszej. I teraz cała zabawa polega na tym, bo niektórzy mówią, system komputerowy sobie kup. Ja wtedy się pytam, dobra, jak ja puszczę na tak zwany komputer, czy komputer ominie mi sęki? Nie ominie. Właśnie szukam miejsca, żeby ominąć wadliwe, no i zaoszczędzić materiał. To możemy w taki sposób zrobić. O tak. Było tak zwane bieżeństwo. Po parę lat tam niektórzy przebywali. Coś musieli robić. I część ich złapała ten bakcyl, może przywiozła jakiś wzornik, może szablon. I od tego to praktycznie się zaczęło, co jest ciekawe, przy powrotach z bieżeństwa. Niektórzy zaczęli się tym zajmować. Druga rzecz, środowisko tak zwanych rzemieślników żydowskich wyczuło pismo nosem i część też tym się zajmowało. Ja to przynajmniej zwracam uwagę na to. W jednej się wsi wjeżdża, widzi się jeden wzór. W drugiej wsi już inne wzornictwo. Bo tu jeden był rzemieślnik, przez 2-3 wsie następny i on tylko w tej wsi, w drugiej, bo oni praktycznie zimą to robili. Siedział przy piecu sobie i powoli wycinał. Parę złotych zarobił, dlatego że wartość tych elementów ozdobnych równała się wartości zrębu tak zwanego, stanu surowego domu. Także to osoby niezamożne na pewno nie mogły sobie na to pozwolić. To musieli być już solidniejsi gospodarze. Wojski na przykład, tam dużo przecież tych domów, w Rybołach dużo, stosunkowo dużo w Pawłach również. Tutaj też parę, oprócz tych, które niestety zostały zmarnowane. Natomiast są wsie, że jeden dom stoi, czasem dwa. Jak zainteresuje się, czasem się zatrzymuje, żeby zrobić zdjęcie, to pytam się, a panie, bo tutaj gospodarz taki bogaty był, to on sobie mógł pozwolić, to... Natomiast niektórzy, wiem, że teraz próbują coś robić, ale to jest trochę na zasadzie takiej, zobaczą, ale czasem przyjeżdżają, mówi, panie, ja to u siebie wytnę, mówię, wycinaj, przyjeżdża po 2 tygodniach, daj pan spokój, tnij pan sam. Pamiętam, elektryk biedny, możesz mi pan szablon wyrysować na desce? Ja mówię, no w drodze wyjątku tego, to ja sobie to wytnę, dobra. Za 3 dni chyba na następny montaż, akurat oni też, bo tam dużo robót elektrycy mieli. Dałem tą deskę z wyrysowanym szablonem, po tygodniu dzwoni i mówi, panie, tnij pan to, a co się stało? Nie udało mi się wyciąć. Ja mówię, czym ty ciąłeś? Wodo. Tak jak glazurę i terakotę się tnie. Ja mówię, człowieku, do drewna ciśnieniówko i co? No wszystko napuchło. A mówi, daj pan spokój, mówi, ręcznie to ja bym się zaciukał. Kochana, nie kręć mi się bez potrzeby. W tej chwili przerysowuję szablon, tutaj, normalnie. O.
I to jest cała zabawa. Trzeba cierpliwości czasem i chęci, jak ja to mówię, żeby coś robić. Ja to czasem się tłumaczę, jak jestem taki niesforny człowiek, ktoś się czepia, mówię, odczep się, ja jestem artystą z natury. Czasami się pytają, mówię, panie kochany, pan masz już swoje lata, ja mówię, no chwała Bogu, 70. I panu się chce robić? Chce się. Ja bym umarł bez pracy. Większość swojego życia zawodowego spędziłem w nadzorze budowlanym. Między innymi na kontraktach w krajach arabskich, Sudan, Irak, Emiraty, elektrownie w Chartumie. Dwie zapaści nerwowe z przemęczenia. Problem polega na tym, że na kontraktach często się pracuje dużo, dużo dłużej niż 8 godzin. Na przykład w Sudanie do 16 godzin czasem czas pracy dochodził, bo takie były potrzeby. Natomiast w 1992 roku wróciłem się. Firmy, wiadomo, rozchodziły się te tak zwane państwowe. Trzeba było czymś się zająć i zająłem się ja z kolegami. Remonty, przeróbki, modernizacje. Potem kupiliśmy to tutaj, a zamiar był bardzo prosty, bo kalkulacja jest tak. Jedno lubi zieleń, drugie lubi. Co my w tym blokowisku będziemy robić, jak będziemy emerytami? Druga rzecz, syn też potrzebował mieszkania. I robiłem jeden z domów, tutaj właśnie na Białej Górce. I pan Ryżewski, bardzo sympatyczny człowiek z Wojszek, tam dokładał, przykładał te elementy. Ja tą swoją chałupę też robiłem i tak myślę, kurczę, to nie głupi pomysł. Trzeba na spokojne lata. I tak powolutku, powolutku rozkręciłem się. Potem doszedłem do wniosku, że nie ma sensu męczyć się w te remonty, jeździć w terenie. Kiedy tu coraz więcej klientów zaczęło się pokazywać, człowiek na emeryturę przeszedł spokojnie. No i tak chyba z 8 lat to już tak powoli, powoli, powoli rozkręcę. Rzeźbie między innymi. W dzieciństwie rysowałem, twierdzili, że dobrze rysowałem. Może i tak. To wynika z mojej wewnętrznej potrzeby po prostu. Żona to się śmieje, mówi, patrz, za 10:07, ty do pracy nie zdążysz. Ja o 6:30 już jestem w warsztacie. To mi daje taki wewnętrzny spokój po prostu. Muszę grot zmienić, bo ten jest już słaby. Akurat chyba w moim przypadku, jak człowiek dostał, nie powiem po czym, po tyłku, to starałem się jakieś wnioski wyciągać z tego. Niestety nam rodzice, ja miałem 8 lat, to już obojga rodziców nie mieliśmy. Mama miała 29 lat. Tatuś 2 lata później umarł. Nowotwór. Miał 51 lat, także różnica wieków praktycznie 20, bo to druga żona tatusia była pierwsza też jako 32-latka umarła. Gruźlica, takie czasy były. No i potem trafiliśmy do domu dziecka, no bo brat miał 6 lat, nas w sumie 4, bo z pierwszego małżeństwa tatusia, to tak zwana siostra przyrodnia, ona ode mnie jest 6 lat starsza, z tym, że ona bardzo krótko była, bo wpierw przed domem dziecka było tak zwane pogotowie opiekuńcze na Słonimskiej, z tym, że siostra bardzo szybko się wróciła, bo tatuś już był po operacji, wiadomo było, że niestety jego dni są policzone. I musiała się zaopiekować, mając 13 lat. Wróciła się, no i została się. Myśmy szczęśliwie trafili do Krasnego, tutaj pod Zabłudą, bardzo dobre miejsce. Wszystkich wychowawców, którzy jeszcze żyją, bardzo mocno szanuję. Ten dom dziecka traktuję jako swój drugi dom, często odwiedzam. Tak zwanych sponsorów napędzam. Najmłodsza siostra, jak była adopcja, ona nie miała roczku. W małym domu dziecka przebywała. Tatuś był na sprawie adopcyjnej. I jej nowy ojciec rozmawiał z naszym ojcem. I on się dopytał tatusia, czy siostra ma rodzeństwo. I tatuś potwierdził, że ma 3. I
Siedzę w Iraku, stary wyjadacz, bo w pierwszym dniu budowy przyjechałem, w ostatnim 3,5 roku na budowie byłem. I akurat, o tak jak teraz, wywiad redaktorka, żona jednego z kolegów z nadzoru. Przyjechał kampowy, mówi, masz list, bo to z poczty głównej w dywanie się odbierało. No mówię, czekaj, otworzę. Mówię, ty, jakaś dziewczyna. Mówi, ty, ja nie znam gdzie, bo z tyłu na tym, na kopercie. Mówi, nic ma, te imię nie mówi, nazwisko tym bardziej. Otwieram, wyciągam list i tak. Witaj, braciszku. Witaj, braciszku, to ja, twoja siostra Krystyna. Po 25 latach znaleźliśmy się, bo jej tatuś, wiedząc o tym, że ma rodzeństwo, będąc już chorym, ona nie miała zielonego pojęcia, że była adoptowana. I jej ojciec napisał list, ale jak napisać list, żeby nas odnaleźć? To jest pytanie. Na bardzo dobry pomysł wpadł, to dobry pomysł, dobry na tyle polegający, że myśmy się urodzili tutaj na wsi pod Hajnówką. W tej chwili to już praktycznie przysiółek, bo tam chyba dwa domy są. Napisał list sołtys tej wsi, bo przy adopcji nie zmienia się data urodzenia i miejsce urodzenia. Reszta elementów ulega zmianie. I potem już oczywiście się dowiedziałem, jak ten list krążył. W związku z tym, że ta wieś taka malutka, to ona nie miała swego sołtysa, w sąsiedniej wsi był sołtys do tej wsi przypisany. Młody człowiek w sumie. Wtedy gospodarze płacili podatek dla sołtysa. I akurat sąsiad pojechał zapłacić podatek i ten do sąsiada mówi, słuchaj, jakiś list przyszedł, tutaj pisze, że jakaś rodzina była, jakieś dzieci, jakieś sieroty. Ja zielonego pojęcia nie mam o tym, ja chyba ten list spalę. A Wacek mówi, cholera, dawaj mi ten list, tutaj najstarsza córka mieszka niedaleko, bo za mąż wyszła. To przecież moi sąsiedzi. I przekazał ten list dla siostry, bo ona tam niedaleko za mąż wyszła. Siostra oczywiście bardzo szybko odpisała do niej, podała adresy mój, akurat w Iraku, brata. I tak ten list do mnie dotarł. Na dworcu myślimy, jak ta siostra wygląda, jak ta siostra wygląda. Wpadliśmy na pomysł, w Częstochowie ona mieszka. Umówiliśmy się tak, jak pociąg przyjedzie, to wy stójcie na peronie, wszyscy zejdą, to my będziemy widzieli, bo nas tą mamą swoją domu. No i tak, tak poznaliśmy. No i teraz jesteśmy w stałym kontakcie i fajnie jest. I odnaleźliśmy. Ja ją szukałem, oczywiście ja dotarłem do sędziny, która mi prowadziła sprawę. Powiedziała, że wszystko pięknie, ładnie, do 18 roku życia mieli jakieś tam informacje, no bo taki był obowiązek. Mówi, ale nic więcej nie możemy powiedzieć. A dlaczego nie wiedziała o tym? Z prostej przyczyny. Jej rodzice w Olecku mieszkali, nowi. I wiadomo, jak to na podwórku. Dzieci po jakimś czasie zaczęły już, to mama powiadała, że ty jesteś nie córko, nie tego. Krystyna jeszcze nie kojarzyła tego. Jak oni się zorientowali, co się dzieje, to szybciutko do Przemyśla przejechali, bo ona pracowała jako główna księgowa. I potem z Przemyśla do Częstochowy, oczywiście ze swoim dzieckiem. I dlatego nie wiedziała o tym. To już zapowiadań tego nowego ojca wiem. Człowiek gówniarzem był, cóż tam mógł wiedzieć. Natomiast, no oczywiście szkoła się podstawowo skończyło. Poszedłem do budowlanki. Na szczęście poszedłem do takiej szkoły, że to była szkoła przezakładowa dla pracujących, że parę złotych się miało. I druga rzecz,
Nie mówię, że orłem byłem, ale widocznie tak ocenili mnie. Ja miałem chyba 4,7 średnio ocen. W związku z tym, że byłem przypisany do przedsiębiorstwa, to Rada Pracownicza mi zafundowała pełny wkład mieszkaniowy na M2. To pamiętam. Potem skorzystałem z prawa, że można było przyspieszyć. To i potem trzeba iść było do szkoły średniej. Potem się zaczęło studia, które się nie skończyło, bo ten Irak. Może akurat trochę w charakterze człowiek ma, że jakoś nie skapcaniał, nie poszedł na psy, chociaż kolegów różnych miałem z domu dziecka i różnie kończyli. Nie twierdzę, że wszyscy, ale są przypadki takie, że złe towarzystwo, że ten. Natomiast no, z życia trzeba wyciągać jakieś wnioski i uczyć się cały czas życia. Obracamy i mamy element balustrady powtarzalny. Robię to, co lubię. Swoje lata wypracowałem. Żona jest z boku. Dzieci w sensie syna ma swoją rodzinę. Wnuczka się uczy. Sympatyczna holka. Dookoła sielanka. Zielono, kolorowo, rzeka przed nami, cisza, kompletny spokój. Pies ze schroniska wzięty, też po przejściach pies. Jestem zadowolony z życia, tylko jednego żałuję. I to bezpowrotne. Że tak krótko rodzice żyli. Był to reportaż Joanny Sikory, artysta z natury. Opowiadał Jan Szarkiel.